Ja jestem Kupson, a przed wami kolejny odcinek z gry GTA San Andreas. Jak widzicie, zaczyna się dobrze, bo goni nas policja. Ja osobiście w tym momencie zmierzam na tereny należące do ballasów, ponieważ tutaj często możemy znaleźć dealerów narkotykowych, właśnie takich jak ten tutaj. Jak widzicie, policja na nas nie reagowała przez jakiś czas, co było dość dziwne. W każdym razie, no właśnie, dealerzy narkotykowi, oni są na początku gry strasznie użyteczni, ponieważ tak, raz, że możemy zdobyć sporą ilość gotówki, a dwa, możemy też zdobyć broń, która zawsze się w tej grze przydaje. Ja osobiście wiem, że na początku tej gotówki zbytnio nie wykorzystamy, tak, zgadzam się z wami w 100%, ale po misji Doberman będziemy koksami, bo wykupimy w Emunation wszystko, co tylko będą mieli, czyli tak naprawdę Glocka, ale kupimy dużo amunicji i to też będzie jak najbardziej duża zaleta. Dobra, ja sobie zabiję kolejnego dealera narkotykowego. W tym momencie będziemy mieć około 4500 dolarów. No i tak naprawdę na początku nam to wystarczy. Ja w tym momencie pojadę sobie do suite'a i rozpoczniemy pierwszą misję dzisiejszego odcinka. No i dobra, w tym momencie wykorzystamy sobie słynny skrót. Ja kiedyś pokazywałem wam to w ciekawostkach w ogóle z gry GTA San Andreas, że można już na początku ten most rozwalić, bo kiedyś sam o tym nie wiedziałem. Tak jak i ogólnie o większości ciekawostek, no ale w każdym razie mniejsza o to, bo lecimy sobie na misję do suite'a, czyszczenie osiedla, zobaczmy. Can't knock the homies hustle, sweet. Them marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah. Yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We got to keep our focus. We need some backup. You seen beat up? But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. No właśnie, to jest to. Narkotyki niestety są zmorą nie tylko teraźniejszego rzeczywistego świata, ale także tego świata w grze, ponieważ między innymi jest to jeden z powodów, dla którego, no, a właściwie który spowodował rozpad gangu, po pierwsze na różne formacje, a po drugie spowodował to, że jest on znacznie słabszy aniżeli kiedyś. Dobra, lecimy do tak zwanego beat-upa. CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to For Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, nah, or what? The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Oh, man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from round here, punk. Hey, nigga, fuck you. No to żeśmy się dogadali, jak widać. I see what you mean now, man. If crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave. The average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us then. Let's just cruise through the hood. W drodze do kolejnej miejscówki trochę wam opowiem o takich moich przemyśleniach i jak ja traktuję ten początek właśnie w grze GTA San Andreas. Dla mnie nie jest to tak ciekawy moment w tej grze, jaki potem będzie. To znaczy dużo jakby bardziej interesujące dla mnie jest to, co potem się dzieje w San Fierro i w Las Venturas. Dla mnie są to takie dużo
Znaczy inaczej, są to bardziej bliższe mi klimaty i dlatego też prawdopodobnie dużo lepiej się w nich odnajduję. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey. I tak ogólnie jeszcze kontynuując ten temat, zwróćcie uwagę nawet jak to wygląda. Ja wiem, że to też może się niektórym osobom podobać, ale no na przykład takie jakieś graffiti, zamalowywanie graffiti, no tutaj jakby, nie wiem, pies oznaczał swój teren sikając, dosłownie, no takie trochę z jednej strony komiczne, a z drugiej strony mówię, zależy kto jaki klimat lubi, prawda? Jeżeli komuś z was się to podoba, to no, nie jest to jakby nic złego, tak? Ja tylko mówię, że bardziej lubię te klimaty właśnie z Las Venturas, z takie mafijne, czy San Fierro w kontekście triad. Dobra, wpadamy do dziupli i robimy porządek. Oczywiście chyba każdy zna to, co się dzieje na drugim planie tej cutscenki. No i właśnie, dobrze, że podjechaliśmy po dealerów, bo teraz możemy się łatwo z tymi gościami rozprawić, także zajmuje to dużo mniej czasu, aniżeli za pomocą kija baseballowego. Dobra, to chyba z tego co widzę wszystko. Mamy jedną gwiazdkę wanted levelu, ale to mniejsze o to. Żaden problem, lecimy sobie na Grove. O nie, 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 nie! Ale było blisko. Wykrakałem trochę, nie? No niby jedna gwiazdka wanted levelu, a zawsze mogą być z tego duże tarapaty, jak się okazało. No, dokładnie tak, tylko że powiem wam szczerze, że walka... Zaraz wam dokończę. Ta walka, jeśli chodzi o narkotyki w GTA San Andreas, no ci co znają dobrze fabułę, wiedzą, że to troszeczkę walka z wiatrakami, jednak ciężko się tego pozbyć i ciężko, nie wiem, jakby zrobić to w ten sposób, aby nasi podopieczni nie chcieli już ich zażywać, żeby ten gang odbudować właśnie w ten sposób. Trzeba jakiegoś silniejszego bodźca. No właśnie, miałem jeden problem z grą, już myślałem, że się wysypała, ale chyba jest wszystko w porządku, także mogło mnie uciąć. Jak coś to sorki. W każdym razie zaczynamy sobie kolejną misję. I'm hungry. Oh, man. Shit. Hey, man cannot live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I could eat. What you fools trying to eat? That's what wrong. About some tacos? Tacos again? Hell no. Nah. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Carl, you dry. Smoke look like he gonna pass out. No, czyli jak zwykle. To jest w ogóle, no z jednej strony dobre w GTA, ale zwróćcie uwagę, że wszędzie tak jest. Zawsze to my musimy prowadzić każdy samochód. Gdziekolwiek nie jedziemy, to zawsze my. Byłoby po prostu dużo nudniej, wiem o tym, ale też jest to trochę śmieszne, jakby nie było. I chyba moja ulubiona cutscenka w tej grze, w tym momencie. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, one with cheese, and a large soda. Ale i tak długo wytrzymali, nie? Żeby się dziwnie spojrzeć na Big Smoke'a. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I mean, I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you. I ain't never ate from a trash can. Oh shit, trash can bitch. Pass me my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Tam chyba pusto w tym samochodzie było, nie? Ja trochę też ponarzekałem na początku na te klimaty, tak?
jeśli chodzi o Los Santos i ogólnie o początek fabuły, ale zwróćcie uwagę, że jest to fajne, no nie ma co się też oszukiwać. Trochę może przesadziłem. Zobaczcie, jaka jest więź między tymi bohaterami, tak? Nie jest może jakaś tam nie wiadomo jaka miłość, ale jest to takie... No, czuć się, że jesteśmy w gronie jakichś tam bliskich osób, prawda? No come on, szybciej, ileż można. Szkoda w sumie, że nie mam SMG, ale nawet nie wiem, jak się w niego na początku zaopatrzyć w miarę szybko. Znaczy są na pewno jakieś lokalizacje, gdzie możemy SMG znaleźć, ale trochę mi się nie chce jeździć po mieście i tego szukać, ponieważ jakby nie ma większego sensu. W GTA Vice City było trochę inaczej, bo po takiego minigana fajnie było pojechać, prawda? On znacznie ułatwiał wielokrotnie sprawę z różnymi tematami, zwłaszcza jak misja była trudniejsza. No dawać rozwalać ich, no, jakoś się udało. Za chwilkę sobie oczywiście podniesiemy po nich bronię. Chociażby oni mają właśnie PMiki. Nie są to zbyt dobre, jest to, znaczy nie są to zbyt dobre bronie, jest to tech. Sporo mu brakuje moim zdaniem w tej grze, ale zawsze coś na początku jak najbardziej się przyda. Ale też warto zwrócić uwagę, że na początku te zdolności CJ, jeżeli chodzi o strzelanie, są na tyle słabe, że naprawdę trzeba ogarniać, żeby kogokolwiek ucelować. Zwłaszcza z jakiejś tam większej odległości. CJ, give me a ride. Alright, Smoke, let's go. See y'all later. No i właśnie, za chwilkę się dowiemy, gdzie mieszka Big Smoke. Oczywiście, jak gdybyśmy tego nie wiedzieli, się zachowuje, no ale wiecie, o co chodzi. Gdybyśmy grali w tę grę pierwszy raz, to jest to właśnie ten moment. Ej, no, jak już go zabiłem, to se podniosę, nie? Dobra, lecimy. Wiem, że będziecie wkurzać za każdym razem, kiedy będę naszych ziomków rozwalał gdzieś tam niechcący, ale to na pewno będzie się zdarzać. You moved out the Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Jakiś taki krótki ten dialog. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. No i tak, by the way, skoro już się dowiedzieliśmy, gdzie mieszka Big Smoke, to za niedługo będziemy mieli naszą ulubioną misję w tej grze, czyli oczywiście po złej stronie torów, na którą czekam jak najbardziej. Oczywiście jest to misja prosta, jak tylko się wie, jak ją wykonać. Też kiedyś miałem z tym problem, nie wiedziałem, że trzeba jakby utrzymywać odpowiednią odległość między jakby motocyklem a pociągiem, a to nawet chyba tam w trakcie misji jest gdzieś zaznaczone, także jest to tylko i wyłącznie błąd gracza. Yeah. Hey, CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. No i mamy pakernię, proszę bardzo. Sweet na nią uczęszcza, niestety... Chodziłem na tą siłownię w GTA San Andreas 100 tysięcy razy, nigdy go nie spotkałem. To jest też taki paradoks, można powiedzieć. Dobra, szybki zapisik gry, Boże, już jest późno, się będę przejęzyczał teraz. W każdym razie, tak jak mówię, zapisuję gierkę i kolejna misja u Sweeta, aczkolwiek nie wiem, czy w sumie sobie na szybkość jeszcze na tą siłownię nie skoczymy. Bo w sumie wypadałoby troszeczkę o ciało CJ-a zadbać, jakby nie było, wygląda dość słabo w tym momencie. W ogóle teraz tak myślę, że w sumie mamy trochę kasy, to wypadałoby może jakiś tatuaż strzelić CJ-owi. Z tego co pamiętam, tutaj właśnie u tego tatuażysty mamy takie różne malowidła, że tak to powiem, związane z naszym gangiem. Także no jak już tutaj jesteśmy w tym Los Santos, wykonujemy zadania dla naszego gangu, jakby nie było, to chociaż zróbmy... coś, abyśmy jeszcze bardziej się utożsamiali jakby z tym gangiem, a tatuaż jest jak najbardziej za. W ogóle ten tatuaż Afryki to
Czy nie, no, jak kto woli, nie? Ale trochę rasistowski jest. Dobra, mniejsza o to. Mamy tatuaż numer 1. Szkoda tylko, że średnio go będziemy widzieć, ale tak jak sami widzieliście, niestety... Jeszcze może sztylet. Niestety na ramionach nie możemy sobie nic takiego związanego z naszym gangiem wytatuować. Dobra, mniejsza o to. Coś tam mamy. Skoczymy sobie jeszcze zjeść może troszeczkę. W tym momencie i tak jakoś mega nie przypakujemy, to chociaż... Inaczej jakby te niedobory zrekompensujemy. O fuck. No to chyba przesadziłem troszkę. Ale jak chodzi w ogóle? Jakby, nie wiem, z dwa radzieckie telewizory miał pod pachami. Nie no, ma to swój urok, trzeba przyznać, ale chyba tak, troszkę przesadziłem i tak mu się biodra jeszcze chamsko rozrosły. Dobra, mniejsza, odlecimy na siłownię, to trochę przypakujemy, więc myślę, że i tak to spowoduje, że jakoś coś tam po kościach rozejdzie. Mniejsza o to, lecimy i zobaczymy, co się da z naszym CJ-em zrobić. No mówię, troszeczkę mimo wszystko wydaje mi się, że przesadziłem. Dobra, ile to na początku mu w ogóle na tą klatkę dać? 100 funtów? Może być ciutkę za dużo, mi się wydaje. 100 funtów to jest około 45 kilo. Trochę ciężko. No. Idzie ledwo, ale jakoś dam radę, chociaż z 15 powtórzeń walnąć. Jeszcze zaraz zrobimy coś na biceps, żeby nie było, że tylko klatkę będziemy pompować cały odcinek. Ej, nie no, wydawało mi się, że jakoś lżej to zawsze szło na początku. A tu naprawdę są spore tarapaty z tego, co widzę. Zwiększona. Jesteś w niezłej formie, no z tym brzuchem to raczej średnio bym powiedział. Ale na pewno jest lepiej, aniżeli było przed sekundą jeszcze. Za chwilkę zresztą zobaczymy nasze rezultaty po tym, jak wyjdziemy z siłowni, bo niestety jest taki bug w GTA San Andreas, że na początku tego nie widać. W sensie zaraz po tym, jak odejdziemy od sztangi, jak wstaniemy z niej. Znaczy wstaniemy z ławeczki w sensie, a odejdziemy od sztangi. Dobra, zrobimy jeszcze na szybkości biceps, chociaż oczywiście cokolwiek tu się nie robi, oprócz tych rzeczy na bieżni i na rowerku, to i tak ogólnie muskulatura się powiększa. Jakby to powiedzieć, na całym ciele, nie tylko w konkretnej partii. Dobra, spróbujemy 80 funtów na biceps. Oj, ciężko, ale w sumie chyba na klatkę też było 80, nie? Więc też śmieszne, bo jakby nie było na biceps, powinno być zdecydowanie ciężej, a jest tylko troszkę. W ogóle nie proporcjonalnie jakby do tego, co było z klatką. No i dobra, limit na dzisiaj osiągnęliśmy. Zobaczymy, jak CJ za chwilkę będzie wyglądał, ale tak jak mówię, musimy wyjść siłowni, bo w tym momencie jakby żadnej różnicy nie ma, chociaż chodzi już troszeczkę chyba inaczej, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co będzie, jak wyjdziemy z siłowni. No tak, jest lepiej moim zdaniem, jakoś to już wygląda, może nie jakoś super, ale przyzwoicie. Lecimy do suita. Zobaczymy, jakie to zadanie ten dla nas przygotował. W ogóle też często korzystam z tego skrótu, a w sumie dużo szybciej jest, jak się pojedzie tam w lewo przed wiaduktem, przed mostem. Ale mniejsza o to. Lecimy na kolejną misję, no i zobaczymy, tak jak mówię, co Sweet dla nas przygotował. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. No i okej, lecimy do Emmeta. Emmet to jest lokalny handlarz bronią, który współpracuje z rodziną z Grove. Niestety jest taki problem, że no Emmet, tak jak powiedział Sweet, dysponuje z niezbyt dobrym wyposażeniem, jeżeli chodzi o bronię. Właściwie to będziemy mogli od niego brać tylko i wyłącznie zwykłego Colta. A już w tym momencie mamy tak naprawdę TK.
Nie pamiętam, jak jest z Vamunation po Dobermanie. Czy mamy tam odblokowanego od razu też Tekka, czy tylko na początku jest Colt? Nie pamiętam, jak było. What? Za zamalowywanie graffiti już bez przesady. Jeszcze mnie pobiją za chwilkę. No nie, 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 nie. Bez przesady. Hey, hey, Pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say, ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass baller, fool! No okej, spróbujmy. No, faktycznie, było to ciężkie. No na pewno, potrzebuje średnio 3 kul na zbicie butelki, także naprawdę fantastyczny wynik. Póki co nie będziemy strzelać full auto, bo to jest kompletnie nieopłacalne. Nie radzę wam tego robić na początku. A gdzie CJ? Za Emmettem? Czy zniknął? Za Emmettem chyba był. Faktem, na początku dużo będziemy korzystać z kucania. W tej grze, ponieważ naprawdę sporo daje. Tak jak mówiłem przed sekundą i wcześniej, jeszcze no umiejętności CJ, jeżeli chodzi o posługiwanie się broniami, na początku są tragiczne, także trzeba się wspomagać jak tylko można tak naprawdę. I've always got high quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. No co ty nie powiesz? Tak by the way, Emmett powiedział jedną ważną rzecz, która... która pozwala nam stwierdzić, że prawdopodobnie Brian był strasznie podobny, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny do CJ'a. Ponieważ go najzwyczajniej z nim pomylił. No, to mniejsza o to. Jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć, ale oczywiście Big Smoke gruba z jeden mnie wybił z rytmu. Dobra, dojeżdżamy na miejsce. Powinienem już zakończyć ten odcinek na tej misji, ale chyba zrobimy sobie jeszcze jedno, bo mi się tak dobrze w tę grę gra. Zresztą jak w każde... O, balasi z tyłu. Jak w każde GTA. There's a beacon around the corner from the gym and gas. Go get yourself some greens. Zaraz zaskoczymy, najpierw mała bitka. Nie będą się tu wozić. A jeszcze Gnata, ma co za dziadej. O ty, frajerze. Nie ma tak dobrze. Oczywiście balasów, jak tylko będziemy mogli, będziemy się starać unicestwiać. Chociaż na początku nie daje to zbyt wiele, ponieważ niestety i tak terytorium nie możemy przejmować, a szkoda. Potem będzie taka możliwość, jednakże też nie warto tego robić, bo potem znowu się wszystko straci. I tak naprawdę po tej misji Doberman, właśnie związanej z przejmowaniem terytoriów. No i tak nie warto tego robić. Dopiero terytoria warto przejmować po tym, jak powrócimy do Los Santos po już całej przygodzie, ale to mniejsza o to też, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, staram się nie spoilerować różnych rzeczy, bo nie warto, i tak z czasem to poznamy, prawda? No, dobra.
Zobaczymy, co ciekawego mają w sklepie. No i dobra, tak to mniej więcej wygląda. Z tego, co wiem, na początku, jak odblokowujemy Binko, to chyba też odblokowujemy Prolapsa. I w Prolapsie są już ciekawsze rzeczy. Ja sobie tam podjadę chyba poza odcinkiem i trochę przebiorę naszego bohatera, bo tutaj, tak jak mówię, w Binko, no, średnio mi te ciuchy leżą. Dobra, w sumie to jednak chyba zakończymy odcinek tak jak chciałem, bo jeszcze nam zeszło trochę czasu właśnie z przebraniem i z rozmową ze Sweetem. Dobra, ja oczywiście wam strasznie dziękuję, że byliście na odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i zobaczymy się już niebawem na kolejnych materiałach z tej gry, a także na serii z pogromców. Jeszcze tak by the way właśnie muszę czasami uważać, żebym z przyzwyczajenia nie zaczął klepać kodów, bo w pogromcach to często robię i tak jak mówię, mogę się czasami zapomnieć, aczkolwiek mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. Jeszcze raz dzięki, że byliście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!